Jacek Sokal, Janusz Sadza, witamy serdecznie. Wiedzieć więcej. To jest motto naszych spotkań. No witam Cię, cześć. Jacek. Coś tam Ci naobiecywałem. No obiecywałeś mi. Ja praktycznie nie mogłem się doczekać tego naszego spotkania dziś, dlatego że myślę, że poruszymy temat bardzo ważny dla większości. Właściwie jeśli nie dla wszystkich. Dla wszystkich. Próba życia w poukładanym świecie, w spokoju i takim świecie, który sami byśmy dla siebie wykreowali, najlepiej jak potrafimy. Czy jest na to recepta? Jest cały szereg recept, a najprostsza, jaka jest, to przede wszystkim przyjrzeć się swojej budowie i zrozumieć, w jaki sposób my myślimy, dlaczego w ogóle myślimy i kiedy nie myślimy. Popatrz, jesteśmy otoczeni stresem. Szef, praca, utrata pracy, zagrożenie, kredyt, wiadomości. Kochanka. Kochanek. Jak, no, jak ktoś ma parę różnych rzeczy, tak. Nas otacza, które cały czas nas wyprowadzają z równowagi. Co się dzieje, jak człowiek jest zdenerwowany? Otóż nasz system nerwowy jest bardzo ciekawie skonstruowany, ponieważ jesteśmy, no, biologiczni, tak? Czyli jesteśmy urządzeniem biologicznym, no to tam muszą być pewne systemy przetrwalnikowe. Przyjrzyjmy się, w jakim środowisku żyjemy. Jesteśmy otoczeni stresem, tak? Permanentny stres. Generalnie. W związku z tym nasz organizm będzie na niego reagował, prawda? Rosjanie mówią, że w siebalizni z nerwów. Nie będę cytował dalszej części, bo tam już się robi zabawnie. W każdym razie rzeczywiście większość chorób powstaje ze złego funkcjonowania naszego systemu nerwowego. Nasz system nerwowy przede wszystkim ma za zadanie utrzymać nas przy życiu, po pierwsze. W związku z tym istnieje pewna grupa reakcji, która powoduje, że my przetrwamy. I to jest właśnie stres, strach. I dopóki ten strach pomaga nam przetrwać, to jest wszystko w porządku. Ale jak zaczyna być permanentny, jak zauważyłeś, to już zaczyna psuć to nam organizm. Czyli jeżeli my się boimy na przykład upadku z wysokości, to jest wszystko ok. I ten stres jest dobroczynny. I ten stres pozwala na to, żebyśmy biologicznie przetrwali. Tak. Po prostu. Ale jeżeli my się boimy i nie wiemy czego, czyli już w stany lękowe wchodzimy, no to już jest to zagadnienie dla psychiatrii, czy dla psychologa. No, tak. Psychiatria to już niestety ciężki kaliber. Ostro, ciężki kaliber, tak, bo to już farmacja wchodzi, nie polecam generalnie. Mhm. Natomiast jak to działa, żebyśmy wiedzieli? Więc moment, w którym się człowiek przestraszy, powoduje gotowość jego do ucieczki albo do walki. Jeżeli ma do czynienia z przeciwnikiem, na przykład dzikim zwierzę w przeszłości, no teraz to już raczej rzadkość, chyba że mamy do czynienia z dzikimi ludźmi, co z kolei bywa już coraz częstsze. Tak zwani wildersi. No, w każdym razie, co robi organizm? On potrzebuje do tej motoryki, do tej akcji obrony, czy też ucieczki, energii po prostu, w mięśniach. W związku z tym, z tego całego akumulatora, którym jesteśmy, z całego tego zasobu energetycznego, musi przekierować energię do mięśni i pozamykać drogi zasilania takich ośrodków, które najwięcej tej energii spożywają. A takim ośrodkiem jest mózg, głowa. Głowa przede wszystkim i wszystko, co jest poniżej przepony. Trawienie, czyszczenie, filtrowanie i tak dalej. Czyli te słynne bóle brzucha przedegzaminacyjne, to one właśnie stąd pochodzą. Tam się po prostu zamknęły kanały energetyczne, no i to jest nieczynne, prawda? No i teraz, ale tutaj mamy jakby sprawę oczywistą, bo to każdy doświadczył. Bo to jest psychosomatyczne bardziej niż fizjologiczne, czyli nie, że musimy szybko zaoperować żołądek, bo nas boli, tylko przejdzie stres i wróci do normy. Wszystko wróci do normy, tak? Tak jak uciekające zwierzę przed atakującym drapieżnikiem. Ono w momencie, jak ucieka, to musi mieć tą energię do ucieczki, a później jak już ucieknie, no to odpoczywa. I wtedy jest najmniej bezpieczne. I,
No, przy okazji, bo... Tak, ale jak się schowa, tak? Inna sprawa, jak zostanie zjedzone, ale wtedy jakby sprawa rozwiązuje się sama, tak? Najbezpieczniejsze, bo już nic złego go nie może spotkać. No już gorzej być nie może. Okay. Tak? I, no i my, podobnie, dlaczego mielibyśmy inaczej funkcjonować jak inne zwierzęta? Przecież to jest dokładnie ten sam mechanizm. A teraz przyjrzyj się temu. Jak jest odcinane myślenie, no to co jest odpowiedzialne za te reakcje. Przecież jak spadasz z wysokości, to nie zastanawiasz się, co masz wziąć jako pomoc, czy gałąź, czy korzeń, czy kamień, prawda? To wszystko odbywa się w sposób automatyczny. Tonący brzytwy się chwyta, tak się zamądruje. Tak, ale tylko raz. No, ale brzydkiej. Ale no, jakby do tego zmierzamy, prawda? Tak. Że jest odruch. Odruch no. Jaki? Warunkowy, czy bezwarunkowy. W każdym razie, myślenie nasze kończy się na wejściu do naszego mózgu, czyli na końcówce rdzenia kręgowego. Dawniej w biologii nazywano to gadzim mózgiem, to jest interesujące w ogóle. No teraz nazywa się to rdzeniem przedłużonym, czyli ten element naszego rdzenia przedłużonego, który kończy się w naszej głowie. Tak. I on jest odpowiedzialny tylko za te reakcje. Uciekaj albo walcz, prawda? Albo się... zahibernuj, tak żeby cię nie było widać. No to jeżeli my żyjemy w permanentnym stresie, no to jak się chcesz dostać do swojej wyobraźni? Musisz się uspokoić. Czyli uspokoić serce. Tak. Przecież przeżyjesz. Ludzie mają mnóstwo stresów. Weźmy na przykład taki stres powszechny, kredyt. Z czego ja spłacę kredyt? Chciałem powiedzieć, łatwo powiedzieć, tak, bo chociażby właśnie sytuacja, którą wymieniłeś, tak? Takie wmawianie sobie, że będzie cacy, wszystko okej, nie doprowadzi cię do spłaty tego kredytu. Oczywiście, że nie. Dopóki nie znajdziesz środków finansowych. Oczywiście, że nie, ale działanie przeciwne też do tego nie doprowadzi. Więc co będzie łatwiej? Uspokoić się po prostu? Przecież przyjąć laklatę. Całe źródło stresu jest w przetrwaniu. Tak? Jak żeśmy sobie wytłumaczyli. Tak jest. Mechanizm biologiczny chroni nas przed tym, żebyśmy nie pomarli przedwcześnie. No to niech sobie taki człowiek wyobrazi, że nie spłaci tego kredytu. No co, przyjdzie ktoś i go zabije? No chyba, że to jest kredyt u bandyty wzięty, co zresztą też jest niestety powszechne. Ale generalnie banki nie mają na swoich usługach płatnych zabójców i nie zabijają za to ludzi. No tak, ale wysyłają telefony, windykatorów, straszą cię sądem. No to prawda. Docelowo kończysz w tym sądzie. Jeśli rzeczywiście miałeś dług, zasądzają ci oddanie tego długu w ciągu jakiegoś terminu. No i co, i nie oddasz, i co, zastrzelą cię? No pójdziesz do więzienia, czy nie? Nie, to już raczej rzadkość. Za alimenty częściej ludzie siedzą niż za takie rzeczy. No okej, ale zobacz, jak kolosalna długa droga przed tobą, żeby to serce wyciszyć. No tak, ale trzeba to zrobić, bo inaczej nic się nie zmieni. Jak? Jak to zrobić najskuteczniej? Przestać się przejmować, po prostu. Biologiczne przetrwanie jest i będzie. I my zasługujemy na nie w dodatku. Więc poprzez medytację, poprzez myślenie o czymś przyjemnym, wspomnienia bardzo łatwo jest przywołać, tak? Na przykład, no powiedzmy, spotkanie z kobietą, tak? Ostatnie w czasy w Turcji, ostatnie w czasy. Kiedy mieliśmy pieniądze i nie mieliśmy kredytu. W Bułgarii. W Bułgarii, w Warnie. Tak. Nie, ale poważnie mówisz? Wystarczy takie wizualizacje sobie zrobić? Tak, bo widzisz, to wpływa na nasz organizm. Zauważyłeś, że to, co myślisz, wpływa na ciebie. Weź taki przykład. Idziesz po ulicy i jesteś głodny. Co? Jeszcze nie ma restauracji, nie ma zapachu, nie ma niczego, a ty pomyślisz o potrawie, ale bym zjadł coś tam, tak? Co się dzieje? Natychmiastowo ślinianki zaczynają wydzielać. Już się szykują do trawienia wstępnego, do rozmiękczania pokarmu, prawda? Ja już widzę to jedzenie w ogóle. No, to tym bardziej widzisz, no tak. Gdzie widzisz? W głowie przecież widzisz, w swojej wyobraźni. No to popatrz, jeżeli my sobie przypominamy takie rzeczy, to tylko przykład jednego posiłku, ale jeżeli mówimy o czasach w Turcji,
zachodzie słońca, czy spotkaniu z kobietą, no to musisz sobie przypomnieć, jak to było, tak? Jak ją dotykałeś, jak pachniało, jakie kolory widziałeś, jakie przedmioty, jej kształt, jej buźkę, prawda? Wszystkie mamy pięć zmysłów. Musisz pobudzić po prostu wszystkie pięć zmysłów, tak jak w przypadku tej ślinianki. Ze smakiem będzie trudno, ale w tym akurat konkretnym przypadku, ale już w czasy w Turcji, jak jadłeś na przykład turecką chałwę, już łatwiej, tak? Zdecydowanie. No. Więc co dotykałem, co widziałem, co czułem, co smakowałem, jakie słowa padły, czym była muzyka, czy może pies szczekał i tak dalej. Czyli pięć zmysłów, przypominasz sobie krok po kroku, co... Oczywiście, że to nie będzie wyraźny obraz, ale w pewnym momencie wchodzisz w tą emocję i zaczyna ci się włączać ten szósty zmysł, tak? I zaczynasz słuchać tego swojego serca, przepływu krwi. U niektórych ludzi medytujących występuje jeszcze dodatkowo taki efekt, że słyszą ten szum krwi. Tak jak dziecko na przykład słyszy szum krwi w życiu swoim płodowym. Mhm. Tak? Dlatego dzieci fajnie zasypiają przy odkurzaczu, bo to mniej więcej podobny dźwięk. No to jak sobie to poprzypominasz wszystko, zaczynasz czuć, tak? No to wtedy już masz gotowy nadajnik. I jak mówiliśmy w poprzednim odcinku o koherencji, o połączeniu fal, tak. No to jak zaczynasz dobrze się czuć, to masz odblokowany ten kanał myślenia i możesz sobie wyobrazić cokolwiek. A jeśli myśli są rozbiegane i cały czas masz tam bałagan, nieporządek i strach w głowie? Gwarantuję ci, że jeżeli zrobisz to ćwiczenie i skupisz się na nim, to tam już się tamte myśli nie zmieszczą. I musisz tylko być spostrzegawczy i nie dać wrzucić się na ten poprzedni tor tych rozbieganych myśli, ale natychmiast wykreować coś fajnego w swojej głowie. Spłatę długu, nowy samochód, odpowiedniego partnera, odpowiedniego pomocnego człowieka na przykład. Tego typu rzeczy, tak? Albo co chcę mieć. I już masz nadajnik włączony, kreacja w mózgu, doprowadzasz do połączenia tych fal, do koherencji i puszczasz. Tak. Oglądałem taki program. Tytuł był bodajże Recepta na życie. I to był, bohaterką tego programu była pani, która w 2014 roku miała 106 lat. Piękny wiek, sam przyznasz. Kiedy oglądałeś ten program? Niedawno. O. Bardzo niedawno. Stąd jakby rodzi się kolejne pytanie, bo ta pani opowiadała piękną rzecz właśnie o recepcie na życie. Sam fakt tego, że ona dożyła 106 lat, świadczy o pewnej selekcji, którą przeszła. Pękam z ciekawości. No bo odpadli najsłabsi, zostali najsilniejsi. Przeżyła dwie wojny światowe, Syberię, nie było chleba, jedzenia. Ogólnie jakby sytuacje niezbyt sprzyjające do życiu 106 lat, a jednak przeżyła. I wiesz, co ona powiedziała jako puentę tego programu? Powiedz. Nie przejmować się niczym. W ogóle. No jest, bo nie będziemy mieć wpływu aż takiego, jak myślimy, jeśli się tak strasznie będziemy przejmować. Że to jest główna jakby jej baza funkcjonowania w zdrowiu i szczęściu. No, i nie mówi tego jakiś Jacek Sokal, tak, z fotela, co tam ma jakieś trochę wiedzy, tylko prawdziwek, który przeżył i swoim życiem jest w stanie to zaświadczyć. Ale jednak I to jest przykład. Jej równolatków nie ma, bo ta selekcja naturalna... Ale ona jest. No ona jest. Warto próbować. Ich już nie zapytamy, czy się przejmowali, czy nie. Posługujemy się przykładami żywymi. No i jest żywy przykład. No droga długa, nieprawdopodobnie ciężka, bo to manipulacja przy sercu i przy mózgu. Ale od strony czysto psychofizycznej to jest droga przez mękę. Oczywiście czasami trzeba skorzystać z porady kogoś, kto to już to robił, żeby podpowiedział krok za krokiem, poprowadził. No początki bywają trudne, no nie jest tak, że będziecie wszyscy stwarzać swoje światy, bo jakbyśmy mieli taką mocną kreację w tej chwili przy naszej nieodpowiedzialności, to byśmy doprowadzili do zniszczenia ten świat bardziej niż do rozwoju, tak. Prawda?
Ale trzeba próbować, tak. Będziemy nagrywać pewnie kolejne programy, może w którymś z nich albo w jakiejś serii umieścimy krótką medytację, która pozwoli na takie ćwiczenie. Tak. Będziecie mieli Państwo dostępne, włączycie paręnaście minut i no, trzeba ćwiczyć po prostu. Tak, zapoczątkowaliśmy tym samym bardzo poważny i ciekawy temat, jak żyć, żeby przeżyć. A swoją drogą, jeszcze taka dygresja. Co by było, gdyby wszyscy nie spłacili swoich długów? Banki by upadły. Kto by mógł ścigać nas wtedy? Tak. To nawet... Może to jest recepta. Tak, taka opcja pojawiła się w momencie, kiedy British Petroleum doprowadziło do katastrofy ekologicznej. Pamiętasz? Pamiętam. U wybrzeży Stanów, Meksyku. Tak, w Zatoce Meksykańskiej. Tak, i wtedy cały świat postanowił ukarać British Petroleum i nie tankować. Tak, w Polsce też była ta akcja i ja się do tego dołączyłem. No, ale to... Mało tego, dalej ją kontynuuję i nie tankuję. Bo nie masz samochodu. Dzięki temu nic mi nie zabiorą. Ale widzisz... Niestety jakaś przypadłość w ludziach jest taka, że brak konsekwencji albo strach. Przed to jest strach. Przed konsekwencjami. To jest strach. Tak. Co by było, gdyby nagle nie spłacał kredytu albo przestał tankować na tej stacji benzynowej. Ale to dlatego właśnie jesteśmy podzieleni. Tak. I dzieli się nas regularnie po to, żebyśmy my się nie zjednoczyli. Bo wyobraź sobie, że bylibyśmy jednością. No i tak czysto teoretycznie. Do tego nas doprowadzono, że nawet nie potrafię sobie wyobrazić. Ale czysto teoretycznie. Tak. Nagle łączymy się i my oto państwo lechickie zaczynamy myśleć jednakowo. Tak? Nie ma polityków, nie ma banków, nie ma niczego, bo my po prostu na to nie pozwolimy. Zdarzyła się już ta sytuacja w Islandii. Tak? Na Islandii, bo to wyspa. Tak. No, ale tam banki nie zniknęły. Ale zostały unarodowione, z tego co wiem. Tak. I w ciągu paru lat sobie poradzili z długiem. No inna sprawa, że później były problemy z premier Islandii, który się okazał być łajdakiem pierwszej wody. Czyli jak widzisz, no nie ma uniwersalnego środka, ale chętnie z tobą o tym podyskutuję. Ponieważ wiedzieć więcej warto. Zapraszam wobec tego do kolejnej dyskusji. Porozmawiamy sobie o różnych rzeczach. Dzisiaj dziękujemy bardzo. Jacek Sokal był moim i Państwa gościem. Dziękuję.